Cześć, tu Daniel Zanowski z Klik Polska i to jest program Zdanie o Wszystkim. Pierwszy premierowy odcinek mojego programu Zdanie o Wszystkim. Ja już się nie mogłem doczekać, cały chodziłem. Przez ostatni miesiąc pracowaliśmy nad tym, żeby ten właśnie program powstał i to się dzieje teraz. Są ze mną pierwsi goście w studio. Co mogę powiedzieć o gościach dzisiaj? Chyba mogę powiedzieć jedno, równe babki i myślę, że za to się nie obrażą. W studio są dzisiaj ze mną Kasia Trzcińska i Bożena Dąbrowska. Cześć dziewczyny. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w naszym studio, w programie Zdanie o Wszystkim i już teraz Wam bardzo dziękuję za to, że przyjęłyście zaproszenie. A my dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Dziewczyny, jesteście częścią takiej organizacji i myślę, że widzowie i czytelnicy portalu Klik Nowe Miasto doskonale znają Nowomiejską Akademię Kobiet, bo Wy tworzycie we dwie Nowomiejską Akademię Kobiet. Nie, we dwie. No dobrze, nie. Tak, jesteście częścią całości. Tak. Jest nas razem 25. Okej, ale zanim pogadamy sobie, porozmawiamy o tych waszych działaniach, bo tego jest bardzo, bardzo dużo, zacznijmy może od takiej kwestii, bo Nowe Miasto Lubawskie to nie jest żadna duża metropolia, to jest małe miasto na mapie naszego województwa w skali kraju. I czy to nie jest tak, że kobieca organizacja ma taką przyczepioną łatkę w takim małym mieście? To jest zupełnie inna mentalność, że jak kobiety się organizują, to albo tylko gotowanie, szycie, rękodzieło. Czy jesteście takim, no powiedzmy, miejskim kołem gospodyń, czy jednak wychodzicie poza te ramy? Wychodzimy. Dokładnie wychodzimy poza te ramy, natomiast inspirowałyśmy się kołami gospodyń wiejskich. Jakby odpowiedziałyśmy na to, że na wsiach mogą powstawać koła gospodyń wiejskich, mogą się kobiety zrzeszać, razem działać, coś robić, a w mieście nie ma takiej możliwości, bo nie istnieje coś takiego jak koło gospodyń miejskich. Więc w odpowiedzi na tą potrzebę i na to, że oprócz tego gotowania i tych innych rękodzieł, które również nas bardzo interesują, my również chcemy się jeszcze rozwijać same dla siebie. No właśnie, bo na swojej stronie facebookowej, ta strona w ogóle jest bogata, bo wy wrzucacie bardzo dużo informacji i z tych waszych działań, nie tylko, ze spotkań. Wy macie tak pięknie napisane, ja tutaj posłużę się ściągą, że jesteście grupą, która tworzy przestrzeń dla kobiet, które chcą zrobić coś dla siebie. Coś, czyli co? No szumnie to brzmi rozwijać się, tak? Mhm. Chodzi o to, żeby poszukiwać nowych zainteresowań, nowych pasji, starać się dowiadywać coraz to czegoś nowego o sobie, o tym, jak funkcjonujemy, jak współżyjemy w grupie. No i myślę, że wiesz co, po tych już 2 latach, które za nami, to chyba chodzi o to, że tworzyć społeczność, tworzyć grupę, i przynależeć do kogoś, czuć się częścią tej społeczności, więc myślę, że to jest taki również atut Akademii, o którym nie myślałyśmy nawet, jak tworzyłyśmy Akademię. Okej, bo nie wiem, czy wiecie, ale pozwoliłem sobie porozmawiać z niektórymi dziewczynami z Nowomiejskiej Akademii Kobiet i właśnie to jest to, o czym ty powiedziałaś, że to jest rozwój osobisty, że to jest możliwość spotkania się w takiej grupie, przecież dziewczyny, niektóre dziewczyny się wcześniej nie znały, tak? Ale też bardzo ważną rzecz powiedziały dziewczyny, że one odkryły w Nowomiejskiej Akademii Kobiet tę chęć pomagania innym i co mogą robić dla innych. I właśnie o to chyba w tym chodzi, nie? Tak, bo nie doczytałeś tam dalej albo nie zapisałeś sobie, że jest, tworzymy przestrzeń, by robić coś dla siebie i dla innych. I dla również, innych. Tak. To jest też dla nas ważne i bardzo istotne w naszym całym programie działania. W różne się akcje angażujemy, jakby przychodzi nam to naturalnie. Same dziewczyny nam podrzucają różne pomysły, informują, że coś się tu możemy dołączyć, tam się możemy dołączyć, także... I też możemy pochwalić się już kilkoma takimi akcjami, które naprawdę nam się udały. Widzowie, muszą wiedzieć, że dzisiaj rozmawiamy o NAKU i rozmawiamy o Was też. Ja mam ze sobą taką magiczną skrzynię i mam tam kilka różnych przedmiotów, ale o tym później. Ja będę z tej skrzyni wyciągał kilka rzeczy, które się, mam nadzieję, dziewczynom skojarzą i z działaniami i z relacjami między sobą. Ale jak to jest z NAKiem? To znaczy, działacie już ponad 2 lata. Jakie były okoliczności powstania? Jak powstał NAK? Kiedy wpadłyście na ten pomysł i jak do tego w ogóle doszło?
Jak do tego doszło? Cytując słynną piosenkę. Tak. No tak jak, nie wiem, czy to tajemnica Poliszynela, czy nie, znamy się z Bożeną już naście lat, a poznałyśmy się w przedszkolu naszych dzieci, kiedy odprowadzałyśmy nasze 3-letnie pociechy do przedszkola. I od tamtej pory, może jeszcze nie w przedszkolu, nie działałyśmy, ale już w podstawówce działałyśmy mocno, w Radzie Rodziców. No właśnie, bo ta wasza przyjaźń się przeplata z Nowomiejską Akademią Kobiet, ale na tych pierwszych zdjęciach, jak oglądamy przy powstaniu Nowomiejskiej Akademii Kobiet, byłyście we trzy. Tak, to jeszcze jedna trzecia mama była. I to był taki fundament budowany przez 14 lat. Nie, przez 12, bo teraz mamy 14 lat, się znamy, więc przez 12 lat. I tak pobudował się i dorósł do rangi Nowomiejskiej Akademii Kobiet. To, czyli tak w skrócie mówiąc, ta ósma klasa podstawówki się skończyła u waszych dzieci? Tak. I wy stwierdziłyście, że jednak coś dalej trzeba robić, tak, niż wyjść. Tak, pożytkować tę energię, bo zaobserwowałyśmy właśnie, że nie tylko my chciałyśmy działać, ale również inne mamy. Wystarczyło słówko dosłownie rzucone gdzieś, że trzeba coś zorganizować, trzeba coś przynieść, coś załatwić. Zawsze były chętne, okay. Ale nie działoby się to, gdyby nie pani Mirka Mamnicka, wychowawczyni naszych dzieci, która po prostu brała wszystko, co dawałyśmy, jeszcze nam podrzucała pomysły, sama z nami się we wszystko angażowała, więc ja myślę, że pani Mirka też jest dużym takim kamieniem pod fundament Nowomiejskiej Akademii Kobiet. Bo ona nam pokazała, że mamy mogą nie tylko troszczyć się o dzieci, pracować, dbać o dom, ale również mogą robić coś jeszcze. A propos was, bo ja słyszałam, że miałyście być teściowymi. Wszystko przed nami. Czyli to nie jest projekt skończony. Nigdy nie mówi się nigdy. Okej. To dobra. To kim są nakowiczki? Czemu nakowiczki? No bo wy nazywacie swoje rzeczy tak bardzo fajnie, że to są nakowe wypieki, nakowe spotkania, nakowe wyjazdy. Zupa nakowa. Zupa tak. Nakowa. Mamy taki skrót. Mamy taki skrót od Nowomiejskiej Akademii Kobiet. No i wszystko, co z tym skrótem się kojarzy, to właśnie dobra, jest. Czyli dziewczyny z Nowomiejskiej Akademii Kobiet to są nakowiczki. Tak, tak, dokładnie. Czyli kim są nakowiczki? Co to są za osoby? Fantastyczne kobiety z powiatu nowomiejskiego. Absolutnie różne. Każda wyjątkowa w swojej różności. Naładowane niesamowitą energią, bo nasze spotkania to po prostu są wieczne salwy śmiechu i taki naprawdę no właśnie, dobrego humoru. Jak rozmawiałem z dziewczynami, to jedna z nich powiedziała wprost: idę na spotkanie do NAKU i wiem, że będzie śmiech. Tak. Że będzie terapia śmiechem. Tak, czyli wy się dobrze też bawicie tak, przy tym, co robicie. Oczywiście. Zawsze, w każdej okoliczności. To są kobiety wielu talentów i dlatego też dzięki temu możemy się rozwijać. A propos talentów, Bożena, bo nie bez kozery przygotowałem tutaj na stole. Oprócz tego naszego zielonego eliksiru, musicie spróbować, bo to taki jest specjalny klikowy eliksir dla a, programu. To też jak na kole, klik to zdanie są o wszystkim. Klikowe. To jest tak, właśnie jest klikowy. Ale przygotowałem planszę do gry w szachy, bo ja słyszałem, Bożena, że ty się uczysz grać w szachy. Tak, ostatnio spróbowałam tego sportu, no i przypadł mi do gustu. Przypadł ci do gustu? No ja pewnie mam mniejsze doświadczenie od ciebie, ale spróbujemy zagrać, dobra? Przez czas trwania rozmowy spróbujemy zagrać partyjkę szaków. Ja wykonam może pierwszy ruch. Co ty na to? No oczywiście. To był błąd, bo białe zaczynają. Mówiłem, że masz więcej doświadczenia ode mnie. Ale dobrze, niech tak będzie. Okej, to w trakcie tej rozmowy po prostu spróbujemy jakoś się skupić też na grze w szachy. No. Tak jak mówiłyście, dziewczyny z NAKU to są różne talenty, różne osobowości. To kiedyś świętowałyście ostatnie urodziny jakieś nakowiczki, bo słyszałem od dziewczyn, że też są takie okazje jak urodziny, imieniny i inne. To znaczy świętujemy różne okazje, a każda okazja jest dobra, do spotkania. Dobra, do spotkania, dokładnie. Okej, okay. Wszystko fajnie, wszystko super, działacie, rozwijacie się, ale ja na przykład osobiście, kiedy się orientowałem przed naszym spotkaniem, kim jesteście, chociaż doskonale wiedziałem, co robicie, to słyszałem takie głosy, że wy jesteście taką zamkniętą grupą. To znaczy, że jest jakaś tam grupa kobiet, przyjaciółek, które tylko one mogą tam działać, że nikt tam nie może w ogóle dołączyć,
że są jakieś takie rygorystyczne zasady, że trzeba mieć rekomendacje, żeby w ogóle dołączyć do Nowomiejskiej Akademii Kobiet. Jak to jest? To są tylko plotki. Absolutnie dementujemy to w całej rozciągłości. Nie ma żadnych rekomendacji. Każda kobieta, która chce do nas dołączyć, po prostu się do nas zgłasza. Zapraszamy ją na dwa spotkania bez absolutnie żadnych zobowiązań. Przychodzi, poznaje nas, patrzy, jak działamy, co robimy, na czym polegają nasze spotkania, jakimi zasadami się kierujemy. I po tych dwóch spotkaniach decyduje się, przyjmując nasz regulamin, nasze zasady i przystępuje, bądź też mówi: dziękuję, miło, było miło, ale to nie dla nie mnie. Po drodze nam razem. Więc okay. Każdy może. Czyli żeby to wybrzmiało do wszystkich kobiet, które nas dzisiaj oglądają z Nowego Miasta i z powiatu nowomiejskiego, bo przyjmujecie też kobiety z powiatu nowomiejskiego, tak, prawda? Tak, mamy nawet teraz kandydatkę z Krotoszyn. Oho, to moja gmina, dobra. Ale no czyli apel jest prosty, stąd. Tutaj jest klik zdania o wszystkim. Halo kobietki, dołączajcie do Nowomiejskiej Akademii Kobiet, bo tu fajne rzeczy robią i fajnie działają, zapraszamy, prawda? Zapraszamy i każda pani, która ma skończone 18 lat, jest mile widziana. Okej. Okay. Jak zaczynałyście w ogóle, kiedy była tworzona organizacja Nowomiejska Akademia Kobiet, to czy wszędzie miałyście otwarte drzwi? No bo na przykład musicie organizować, organizujecie jakieś zadanie. Na to potrzebna jest też kasa, potrzebni są ludzie. Czy idąc na przykład do Urzędu Miasta, tam przyjęto was z otwartymi ramionami, czy nie potrzebowaliście tego tak mocno? Znaczy, może zaczniemy od początku. Pierwsze spotkania, które organizowałyśmy, musiałyśmy organizować w własnym zakresie. Że tak nie powiem. Chciałyśmy. To zrobić we własnym zakresie. Tak, chciałyśmy. Nie miałyśmy No nie miałyśmy też, nie liczyłyśmy na to, że ktoś to za nas zrobi. Więc wszystkie, w pierwszym roku chyba, we wrześniu zaczynałyśmy, to pierwszy rok właśnie był taki, wszystko było, też byłyśmy, organizacja dopiero powstawała, więc nie miałyśmy szans też na żadne dofinansowanie tak naprawdę. Ale dzisiaj piszecie różne projekty i pukacie do różnych drzwi. Najczęściej gdzie? Lokalnie, na razie lokalnie, czyli Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski, ale mamy w planach wyruszyć gdzieś dalej. Okej, dobra, to teraz czas, uwaga, żeby otworzyć tą naszą magiczną skrzynię, bo czas porozmawiać o waszych działaniach, to co robicie. Dziewczyny nie wiedzą, co jest w skrzyni, naprawdę nie wiedzą. Otwieram magiczną skrzynię i wyciągam pierwszy przedmiot, który wam się być może skojarzy z czymś, mam nadzieję. Takie trzy małe przedmioty. Dziewczyny zaglądają, okej. Plastikowe nakrętki. Plastikowe nakrętki, no bo też krążą legendy, nie wiem jak to jest, że już jak ktoś otwiera butelkę na mieście, to wy już zabieracie nakrętkę i już nie ma nakrętki. Bardzo byśmy chciały, tak, naprawdę, bardzo Więc, byśmy chciały. Akcja nakrętkowa, zbieracie nakrętki i jak to wygląda? Ale wiesz co, że to jest pierwszy pomysł, ja pamiętam kiedy on powstał, w sali MCK-u na drugim spotkaniu NAK-u i to jednak któraś z dziewczyn też właśnie zaproponowała, że nie ma takiego serca na nakrętki, więc to było jego hasło i absolutnie zaraz i ten maszyna projekt ruszyła. Bardzo szybko udało nam się tak zrealizować. No jest współtworzymy go z Urzędem Miasta. Urząd Miasta jest właścicielem tych serc, my się administrujemy, zajmujemy, wybieramy nakrętki, dbamy o czystość, przekazujemy pieniądze, sprzedajemy te nakrętki. Właśnie, jak to się odbywa? Bo wy zebrałyście chyba 3 tony, około 3 ton? Bo każde dziecko dostaje tonę, jakby za równowartość tony tych nakrętek w pieniądzach. Okej, fajnie. Kolejna z waszych akcji, i znowu będę otwierał skrzynię, ale to też wynika z rozmowy z dziewczynami, bo jak rozmawiałem z dziewczynami, to one wymieniały głównie, znaczy mówiły o wielu waszych akcjach, o wyjazdach, o spotkaniach, ale głównie wymieniały te dwie. To były właśnie nakrętki i przedmiot kojarzący się z kolejną akcją. Otwarta szafa. Otwarta szafa. Właśnie, czym jest ta otwarta szafa? Myślę, że mieszkańcy i mieszkanki Nowego Miasta, którzy nas oglądają, doskonale wiedzą i wiedzą, gdzie się znajduje. Ale gdybyście mogły powiedzieć krótko o tym projekcie. Skąd był pomysł w ogóle, żeby stworzyć taką szafę? Jak ona powstała? Pomysł powstał, mi się wydaje, w Toruniu. Byłyśmy też na takim spotkaniu i właśnie na parkingu stała taka szafa. I też się tym naszym wyjazdem do Torunia i spotkaniem tej szafy po drodze zainspirowałyśmy. Chociaż pamiętam, że była dyskusja na jednym ze spotkań, gdzie się zastanawiałyśmy,
o tym, czy zająć się szafą, czy taką lodówką. No właśnie, bo o tej lodówce społecznej też się mówi, nie? Jednak siła kobiecej, racjonalnej myśli jest ogromna. Jak wsiadłyśmy w 25 i zaczęłyśmy analizować, jak to jest skomplikowane zająć się taką lodówką. Nie wspomnę o kosztach, tak? Bo trzeba prąd, trzeba samą lodówkę. Jaka odpowiedzialność, żeby to jedzenie, które tam będzie składowane, zdatne do jedzenia, tak? I trzeba to pilnować. Stwierdziłyśmy, że no jednak przy tym, gdzie wszystkie pracujemy, każda ma swoje, wiadomo, zajęcia, a no to trzeba by się było mocno tym zająć. I nie ukrywam, też chodziło o fundusze, gdzie nie miałyśmy ani na zakup lodówki, ani na opłacenie prądu. I stwierdziłyśmy, że o wiele takim łatwiejszym do zorganizowania będzie właśnie szafa pomocowa. Nie chodzi tylko o pomoc dla osób, które potrzebują ubrań, które nie mają, ale również dla tych, które przyświeca idea dawania drugiego życia. Recyklingu. Tak. Tak zwanego. Tak, tak, okay. Tak. I naprawdę się w szafie zdarzają takie rzeczy, nowe z metkami, absolutnie, buty w kartonikach nieużywane. Także. No dobra, ale to ile razy dziennie przeglądacie monitoring? Bo nie, ja pamiętam doskonale i nawet był ten filmik puszczany na naszym portalu, kiedy ktoś po prostu nie umiał skorzystać z tej szafy. No i właśnie dzięki temu... Jak wy weryfikujecie po prostu? To znaczy tak, po pierwsze ten filmik był taką też reklamą tej szafy, no bo większa społeczność dowiedziała się o istnieniu tej szafy. No niekoniecznie negatywna, trochę negatywna, ale zawsze reklama. W Toruniu nawet o nas mówili. O naszej szafie. Tak. Natomiast mamy dyżury i sprawdzamy. I po prostu jeśli w krótkim czasie bardzo dużo rzeczy zniknie, no to wtedy w takim przypadku sprawdzamy monitoring. W innych nie. Codziennie ktoś... praktycznie jesteśmy przy tej szafie i sprawdzamy właśnie, co tam się uzupełnia. Zadziało. Jak ktoś podejdzie, weźmie jedną czy dwie rzeczy, to wiadomo, może że to jest, tak może jest być max 5, ale jak weźmie jedną, dwie rzeczy, to wiadomo, że to jest osoba, która chciała skorzystać z tej szafy, ale jak już zniknie wszystko, to wiadomo, że to są jest są też przypadki, że tak? Takie głosy do nas dochodzą, że na przykład ktoś z workiem stał i pakował, nie? No to wiadomo, że... No ale... Ale wy macie podgląd na to wszystko. Tak, mamy cały czas. Okay. I społeczeństwo jeszcze jest teraz czujne. Okay. Robi zdjęcia, przesyła nam. A to jest bardzo dobre. Tak. Pani sąsiadka mówi, widziałam tego i tamtego, że za dużo wziął rzeczy, więc społeczeństwo już też się czuje właścicielem szafy. Okej, jeszcze a propos tej szafy, bo ta szafa to też taki niezwykły przedmiot, bo to jest odnowiony przedmiot, tak, prawda? Oczywiście. Jak to powstało? To powstało z pasji. Takie, że mamy w swoim gronie jedną taką artystyczną duszę, która wspaniale odrestaurowuje meble. No i stwierdziłyśmy, że jak musi być szafa, no to musi być szafa z duszą. A przy okazji inne dziewczyny tak, uczą się spróbowały, fachu. Tak, i też stwierdziły, że bardzo im się to podoba i chcą się dalej rozwijać, więc planujemy jakby kolejne warsztaty. Również te wszystkie przedmioty na WOŚP, które wykonywałyśmy. Okay. Mówię do ciebie, bo przecież wiesz, widziałeś. A poczekaj, z WOŚP-em jeszcze poczekajmy. Okej, więc ale tam dobra, też ćwiczyłyśmy te zdolności renowatorskie. Bo to rzeczywiście to są piękne przedmioty. Ja tak się zastanawiam, czy faceci też mogą podejrzeć, przyjechać i zobaczyć, jak to się dzieje. Mogą. Nie wiem, czy to same kobitki tam mogą przy tym działać. Musimy się chyba a propos odrestaurowania tych przedmiotów, to mam taki jeden, który może wam się przydać. O, taki wieszaczek. Och, my kochamy wieszaki i naprawdę z takich wieszaków można zrobić cuda. Tak? Tak. Dobra, to ja wam go zostawię. Po prostu po programie jest wasz. O, to my na pewno ci prześlemy filmik, co się z nim zadziało, jak go wzięłyśmy w swoje ręce. Dobra, widzicie państwo, taki wieszaczek będzie odrestaurowany przez Nowomiejską Akademię Kobiet. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Ale go odłożę i zajrzę znowu do mojej skrzyni, bo Kasia już jakby wyprzedziła temat. Ale dobra, wybaczę. Czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo wy się angażujecie też w WOŚP. Tak. Jak podsumowujecie akcję tegoroczną? O, fantastycznie. Jak każdą. Jak każdą. Wiesz co, ja z WOŚP-em to od początku, więc ja mam wrażenie, że teraz z innej perspektywy widzę ten WOŚP, tak, niż jako nastolatka czy uczennica, ale no to jest niesamowita energia, niesamowity klimat, niepowtarzalny i tutaj nikt nie odmawia. Tak. Czyli gracie do końca świata i jeden dzień dłużej, jak to mówi Jurek. Zdecydowanie. Owsiak. I rzeczywiście, no muszę potwierdzić, bo akurat z dziewczynami miałem okazję w tym roku współpracować przy okazji finału WOŚP Biskupcu.
te rzeczy są naprawdę niesamowicie zrobione i dopracowane. To, co przekazałyście w Biskupcu na finał, no to naprawdę szapoba i szacun wielki. I dziękuję jeszcze raz z tego miejsca. To my dziękujemy, że mogłyśmy skorzystać z pomocy i te przedmioty przekazać, żeby poszły na szczytny cel. Okej, były nakrętki, była szafa. Co jeszcze? Bo mówiliśmy o tym rękodzieło, o tych nakowych wypiekach, czyli o gotowaniu. Były jakieś spotkania motywacyjne, van life. Dobra, to jakie jeszcze działania prowadzicie? Wiesz co, mocno gdzieś tam nam w duszy gra tradycja naszego regionu. Zaczęłyśmy od tego, że postanowiłyśmy odkopać przepis na tradycyjną zupę klopsową z terenu ziemi lubawskiej. A, ta zupa klopsowa była na licytacjach przecież. Tak, no, oczywiście. Dobra, tak. Pamiętam. Tak, tak. I, nakowe specjały. Tak, na trzech warsztatach kulinarnych opracowałyśmy przepis, gotowałyśmy, testowałyśmy, próbowałyśmy, smakowałyśmy, czy nowoczesna wersja, czy z ziemniakami, czy bez. I mamy taki patent, bo żona jest strażniczką. Strażniczka nakowych przepisu na zupę nakową klopsową. Okay. Więc potem poszłyśmy w gwary. Lubawską. Tak. Okay. Tak, gwarę lubawską, gdzie w ramach projektu dofinansowanego przez powiat nowomiejski najpierw wyszukałyśmy te słowa, które, jak się okazuje, jeszcze często funkcjonują w naszym gdzieś tam regionie, tak? Potem zrobiłyśmy z tego koszulkę. Był konkurs na Facebooku, wierszyki gwarne piękne powstawały. No i teraz będziemy odrestaurowywać fertykuł. Czyli też to jest taka szafa. Tak, to słowo z gwary, fertykuł. Taka bufet. My go trochę oczywiście w nowoczesnej formie zrobimy. Też możemy Ci pokazać, jak już będziemy mieć gotowy fertykuł, co to jest. Okej. Dobra, zaglądam znowu do skrzyni, a tym razem... tym razem to będzie przedmiot typowo związany z Kasią i z Bożeną. Przyjaźnicie się od tylu lat i wspólnie działacie, więc jest taki... Ktoś mi podpowiedział, że mam coś takiego przygotować, więc przygotowałem. Czy z czymś Wam się kojarzy? Ja może pokażę do której kamery, nie wiem, do tej i do tej, do tamtej. No, to jest model akurat Daru Pomorza, ale to nie jest istotne. To chodzi o ten... No tak. Przykładowy taki. Uwielbiamy wspólne wyprawy i zdarzyło nam się też płynąć raz. Tak. Z dziećmi, bo byłyśmy z dziećmi i rzeczywiście tygodniowy rejs na jachcie po Wyspach Greckich. Tu pozdrawiamy kapitana Miśka Łapińskiego, rejsy z Miśkiem. No, ale ja mam wrażenie, że my jak jesteśmy, to zawsze mamy fajne przygody. Ale rozumiem, że trafiłem z tym przedmiotem. Bardzo, bardzo. No, złapałam bakcyla nawet ja. No, ja słyszałem, Kasia, że ty w ogóle szukasz cały czas sportu, który będzie dla ciebie. I cały czas nie znalazłaś? Nie. To czego już co już próbowałaś? No wszystko, i spacery, i biegi, i fitness, i narty, i łyżwy. I pływanie. Opływanie, tak, wszystko. A na pływanie czasami Boże nie towarzyszy. Z makaronem. Dobra, to skupmy się jeszcze na tobie, bo ty w rozmowie ze mną przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem mówisz, że masz taki instynkt. Dobrze? Dobra, musicie wiedzieć, że prowadzący ma dzisiaj stres, bo to jest pierwszy odcinek. Społecznika. Co to oznacza? Ja bym to nazwała duszą społecznika. Dusza społecznika. O, to jest łatwiejsze słowo do wypowiedzenia, naprawdę. Ale wiesz co, no zawsze byłam przewodniczącą w klasie, wszystkie akademie się angażowałam, organizowałam jakiś czas temu też w MCK-u imprezy, prowadziłam jako nastolatka, gdzieś tam zawsze ta praca z ludźmi no mnie ciągnęła. Gdzieś to chyba intuicyjnie do tych ludzi ciągnęłam i mam wrażenie, że też ich przyciągam do siebie. Okay. Więc zawsze byłam przewodniczącą, więc teraz też jestem przewodniczącą. Nie tylko NAK-u, bo też Rady Rodziców jestem w szkole przewodniczącą. Okay. Tak, więc to zostaje. Dobra, doskonale Cię rozumiem, ale już nie będę rozwijał tej myśli. Okej, kolejny przedmiot ze skrzyni. Zostało już ich niewiele. Bożena, to do Ciebie. Dobra, jak to jest,
Że byłaś prezesem klubu, który spuszczał Łomot, Widzewowi Łódź, czy ŁKS-owi Łódź. Jak ty wspominasz tamten czas? No, wspominam. Bo ja wspominam na przykład przyśpiewki na stadionie. No, różne sytuacje były. Wspominam dobrze ogólnie, bo to były fajne czasy. To było też taki fajny czas dla młodzieży z Nowego Miasta Lubawskiego. Tak, bo przeglądałem się. Bo im wyżej zespół jest, tym bardziej, wiadomo, te dzieciaki ciągną za sobą. Bo właśnie, przeglądaliśmy gdzieś tam zdjęcia i tych dzieciaków w pewnym momencie tam naprawdę było sporo w tym klubie. Tak. I się ten klub rozwijał. Fajnie, to, że to było pod twoją wodzą. Widać, że jak kobieta się weźmie za coś, no to jest robione konkretnie, prawda? Tak. No, musicie coś, same przyznać, nie macie wyjścia. Ja cegiełkę na pewno tam dołożyłam, natomiast no, nie tylko ja tam rządziłam i... I też fajne fundusze były. Dlatego można było to. Ale to też pokazuje, że NAK to są różne, naprawdę różne osobowości. No. Przecież rzadko kiedy w takiej organizacji jest prezes klubu sportowego. Z takimi osiągnięciami. Tak? No dobrze, dziewczyny. Tak prawie już na koniec. Gdybyście miały zobaczyć Nowomiejską Akademię Kobiet za kilka lat, to jaka to jest organizacja? Czy macie jakiś konkretny cel, żeby za kilka lat coś stworzyć? Nie wiem, mieć swoje miejsce, jakąś siedzibę, czy coś zorganizować? Nakownia. To już jest nazwa, tak? Ta siedziba. Mamy nakownię. Tak. To jest nasze jedne z głównych marzeń. Bardzo potrzebujemy miejsca. Tak? Jak to ja mówię, prowadzimy koczowniczy tryb życia, czyli co spotkanie zabieramy. Okay. Torby, akcesoria, wszystkie, a że nie umiemy się spotkać w takim zwykłym pomieszczeniu, więc zazwyczaj są to też również dekoracje, świece i tak dalej, więc no, ten koczowniczy tryb życia bardzo nam ciąży i myślę, że takie swoje miejsce, gdzie mogłybyśmy się spotykać o każdej porze, wiesz, bez umawiania, bez rezerwowania, no by naprawdę nas gdzieś tam jeszcze na większe wody... Ja sobie też wyobrażam, że przez... kolejne miesiące i lata tych rzeczy, które będziecie tworzyć, też będzie powstawało bardzo dużo i też potrzebujecie miejsca, żeby to po prostu gdzieś magazynować. Tak, dokładnie, nie? Bo wiesz, wizja warsztatów, różnych spotkań, no to potrzeba na to miejsca, tak? Bo my chcemy to zrobić po swojemu, chcemy to, żeby to miało taki klimat, jak my sobie wymyśliłyśmy te miejsca. I żeby to było takie nasze, nie? Że nie przychodzi ktoś i nam nie przestawia. Tak, to było takie wasze nakowe. I gdybyście miały teraz zaprosić dziewczyny z Nowego Miasta i okolic do waszej Akademii Kobiet, Nowomiejskiej Akademii Kobiet, to jak byście je zachęciły do udziału w waszym projekcie? Że każda na pewno znajdzie coś dla siebie. Mhm. Że jesteśmy otwarte i że każda jest mile widziana i na każdą czekamy. Że może się okazać, że naprawdę jest czas na to, żeby jeszcze go przeznaczyć dla siebie, żeby mieć te 3 godziny raz na dwa tygodnie dla siebie i się pośmiać, coś potworzyć, spróbować czegoś, czego nigdy w życiu się nie próbowało, a w grupie jest zawsze łatwiej. Jest dużo zachęcających, widzisz, że się komuś uda i ty też to próbujesz. Więc... No, o tym też mówiły dziewczyny na przykład, bo jak były te wasze wyjazdy, ostatnio balet chyba? Tak, gruziński. To dziewczyny mówiły, no przecież same to one by nigdy w życiu nie pojechały, ale jak jest grupa, to jest od razu lepiej, raźniej i zawsze można coś więcej zrobić. I co ja pytam, jak mówi nakowiczka, że ona nie jedzie na balet, bo ona go nie lubi. Okay. A ja byłaś? Pytam, byłaś? No nie, nie byłam. Nie byłam. No to jedziemy, musisz sprawdzić. I wtedy jak mi powiesz, że byłam i nie lubię, okej, ja cię nie namawiam. Okay. Ale dużo mamy takich, że tak powiem, może nie profesji, ale... Morsowanie na przykład. Też bardzo dużo nakowiczek. Mhm. Tak, zaczęło. Pociągnęło za to sobą. To też było przy okazji Wośpu chyba, pamiętam. Tak. Chyba w dzień finału, czy dzień przed? Tak, finału? Nie, w dzień finału. Nie, w sam finał. W sam to jest finał. Jako jedna dwa razy z rzędu. Tak. Okej. Okay. No dobrze. To ja już wyciągnę naprawdę ostatni gadżet. Tutaj nie musicie się obawiać niczego. Bo zbliżamy się już do końca naszej rozmowy, a szkoda, bo naprawdę fajnie się rozmawia z wami. Słuchajcie, zdanie o wszystkim, czyli ten program będzie takim programem, gdzie głównie będą występować takie osoby jak wy, które coś robią dla innych, które zarażają tą pasją, inspirują, bo wy inspirujecie, nie muszę to powiedzieć wprost, że inspirujecie swoimi działaniami. A właśnie, dobra, to jeszcze jedno pytanie zanim to. A jeszcze jedno pytanie mamy dla ciebie. O, dobra, to jeszcze jedno ja i potem wy i potem to coś.
Okej. Czy lubicie, jak ktoś się wami inspiruje? W sensie, że nie obrażacie się na kogoś, jeżeli ktoś na przykład, tak powiem, papuguje wasze działania. Że nie robi to samo, ale że w jakiś sposób tam jesteście przykładem dla innych. Po ludzku to jest trudne. Po ludzku, tak? Trudne. Po ludzku trudne, ale wiesz co, z perspektywy działalności tego, że działamy nie tylko dla siebie, ale też dla kogoś, no to miło no jest, to tak, że ktoś z nas czerpie przykład. Tak, tak. To bierzemy to jako komplement po prostu. Mhm. Mówiłem jedno pytanie, dobra, będzie jeszcze jedno dla was. Gdybyście miały jakiś pomysł, kogo zaprosić do tego programu, to kto by był? No jakaś fantastyczna kobieta. Okej, dobra, czyli kolejnym gościem będzie kobieta. Już sobie zanotuję, kobieta. Tak, ja myślę, że ostatnio miałyśmy przyjemność poznać panią, która prowadziła sztab w Wośpu, Biskupcu. A, panią Ewę. Tak, tak. Pani Ewa. Czyli szefowa mojego sztabu. Okej, szefowa sztabu Ewa Adamczak. No dobra. Panią Ewę serdecznie pozdrawiamy teraz w tym momencie. Mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie do udziału w programie. Klik zdania o wszystkim. Dobra, dobra, dawajcie. Teraz ja przygotowuję się na cios. No, proszę. Jane Austen, rozważna i romantyczna. No. Która rozważna, która romantyczna. Jane Bo my tak Austen. Lubimy o sobie mówić. Bardzo często w sytuacjach, które musimy rozwiązać, się pojawia dyskusja i są różne zdania i ja często mówię, jesteśmy jak rozważna i romantyczna. Która jest rozważna, która jest romantyczna. Tak. Wiecie, bo ja nawet dzisiaj tego nie powiedziałem, bo ja miałem zapisane gdzieś na mojej kartce, że jak was przywitam, to mam powiedzieć jedna i druga kobieta Wulkan. Ale dobra, jakbym miał powiedzieć rozważna i romantyczna, romantyczna Kasia, rozważna Bożena. Nie, ja jestem zawsze rozważna, wszystkie plany, ta? Słuchaj, a Bożena, mamy czas. Mamy. Tak. Widzisz? Nie ocenia się książki po okładce. Dobra, to a propos tego przedmiotu, który wyciągnąłem już. Tak jak mówiłem, wy jesteście osobami, które inspirują innych i takie osoby będę chciał zapraszać do mojego programu. Przede wszystkim, oczywiście będą tu też smutni panowie w garniturach jak politycy, nie? Będziemy rozmawiać o polityce i różnych ciężkich tematach, ale dla takich osób jak wy i mówię wy, w sensie nie wy, Kasia Bożena, ale cała grupa Nowomiejska Akademia Kobiet. Mam taką specjalną, można powiedzieć, statuetkę. To jest takie serducho. Klikową. Klikową, tak, bo tu jest taki cytat dla osób skierowanych, do osób takich jak wy. Tych, które robią coś dla innych, dla społeczności lokalnej, czyli czyste serce nie potrzebuje wiele słów, ono mówi przez swoje działania. Mam nadzieję, że gdzieś tam w tym nakowni, która powstanie, gdzieś sobie postawicie kiedyś taką statuetkę i że będziecie miło wspominać udział w moim programie, w tym premierowym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za to, że wzięłyście dzisiaj udział w tym programie, w tym odcinku, że to pierwszy raz w ogóle jest organizowany. Proszę, to dla was. Dziękuję. Razem z Futerałem oczywiście. Tak, dziękuję. Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że po naszej rozmowie chociaż kilka kobiet będzie chciało dołączyć do Nowomiejskiej Akademii Kobiet. Nieustająco serdecznie zapraszamy. Mam taką nadzieję, że taki będzie efekt naszej rozmowy. Myślę, że do tej kamery teraz się zwrócimy. Dziękujemy Państwu bardzo. Moim i Państwa gościniami były Kasia Czcińska i Bożena Dąbrowska z Nowomiejskiej Akademii Kobiet. No cześć. Mam nadzieję, że spodobał Ci się pierwszy odcinek mojego programu Zdanie o Wszystkim. Jeśli tak, to koniecznie udostępnij go na swojej tablicy. I uwaga! Mam konkurs dla najbardziej aktywnych widzów. Wybiorę najbardziej kreatywne komentarze, również te negatywne. I wśród tych komentujących wybiorę te osoby, do których trafią nagrody od Klika. Do zobaczenia, do usłyszenia podczas kolejnych odcinków programu Zdanie o Wszystkim. A te już niebawem. Cześć.